witajcie na kanale Kwasior Official, kolejny odcinek z cyklu Spiżarnia Przetrwania. Dziś na tapet weźmiemy rację żywnościową Wojska Polskiego, czyli jest duża szansa, że żołnierze natrafią na kapustę z kiełbasą, będąc w boju, będąc na poligonie, na manewrach i tak dalej. Jaki ono ma termin ważności, jaki ma skład, ale przede wszystkim jaki ma smak, zaraz się o tym przekonamy, zapraszam do stołu i zaczynamy od papierologii. Kapusta z kiełbasą, konserwowa żywno-mięsna, sterylizowana, gotowa do spożycia po podgrzaniu. Plastry kiełbasy w kapuście, no brzmi zachęcająco. Składniki to kiełbasa 42,3%, mięso wieprzowe, woda, sól przyprawy, wzmacniacz smaku E621, substancja konserwująca azotem sodu i to tyle jeśli chodzi o kiełbasę. Dalej mamy kapustę białą 23,6%, kapustę kiszoną 23,6% i forty. Woda, koncentrat pomidorowy 2%, mąka pszenna, przyprawy sól, wzmacniacze smaku E621 i E635, cukier, warzywa suszone, w tym seler, skrobia ziemniaczana, ekstrakt drożdżowy, laktoza z mleka, olej roślinny, rzepakowy, barwniki, ryboflawiny, cebula suszona, pieczarki suszone. No i dobra, E621 to nic innego jak glutaminian sodu, substancja obojętna dla ludzkich organizmów, nie ma chyba bardziej przebadanego dodatku do żywności niż E621, właśnie to jest ok. E635, rybonukleotydy disodowe, również wzmacniacz smaku, również całkowicie obojętny wpływ na organizm człowieka, nie ma norm jego spożycia, kobiety w ciąży mogą go spożywać, więc nie ma problemu. Ryboflawiny, barwnik, witamina B2, więc ok. Ekstrakt drożdżowy. Sprawa troszeczkę dyskusyjna, uzyskuje się go generalnie z drożdży piekarniczych czy też piwowarskich, więc substancja jak najbardziej naturalna, daje tutaj posmak smażeniny, ja nie za bardzo lubię ekstrakt drożdżowy, ten jego charakterystyczny posmak, można ten specyficzny aromacik uzyskać w inny sposób, więc jak dla mnie mogłoby go nie być, ale jest ok. Substancja konserwująca występuje w kiełbasie, azotyn sodu, jest on niezdrowy dla naszych organizmów, ale wszystko zależy od dawki, jakiej go przyjmiemy. Azotyn sodu tutaj ma za zadanie spowodować, że w tej oto puszce nie zacznie rozwijać się jad kiełbasiany, czyli zabójcza sprawa dla człowieka. Coś za coś. Jeśli chodzi o weki długoterminowe i takie konserwy przetrwania, uważam, że niewielka dawka azotynu sodu tylko pomoże, bo mamy pewność, że ta puszka nawet kilka lat po terminie ważności będzie zakonserwowana dobrze i jad kiełbasiany nie będzie się tu rozwijał. Jeszcze szybciutko przed otwarciem, data przydatności 12.04.2024. To jest oczywiście data orientacyjna, spokojnie w ciemnym, chłodnym, suchym, przewiewnym miejscu taka puszka może leżeć wiele, wiele lat dłużej. O, pięknie, charakterystyczny zapach bigosiku już drażni me nozdrza. Puszka, jak widzicie, nie ma zawleczki do otwierania, ale to dobrze, bo dzięki temu jej odporność na urazy mechaniczne jest dużo większa. Posiłkować się trzeba takimi oldschoolowymi metodami otwierania, ale zakładam, że żołnierze, prepersi i tak dalej, ludzie przygotowani poradzą sobie z otworzeniem puszki, bo w scyzorykach mają też noże, zawsze te otwieracze są, więc jakoś można sobie poradzić, ale też pokażę Wam kilka trików w innym odcinku, jak można poradzić sobie bez otwieracza. Dobra, uwaga! Próbujemy, otwieramy, pach! Tak to wygląda. Zachęcająco, szczerze mówiąc. Zapach kiełbasy na dzień dobry, zapach kapusty. No i sprawdźmy, jak to tutaj. Grzybek, widzę, jest, no tak, w składzie był grzybek. Kiełbaska nam tutaj się z wrażenia schowała. O, tak ona wygląda. No i co? Próbujemy na zimno. Jeszcze kapustki dorzucimy i jemy. Nie czuć ekstraktu drożdżowego aż tak mocno, więc to dobrze, to na plus. Danie jest dość tłuste, kiełbasa jest tłusta, więc na zimno ona zostawia ten charakterystyczny taki poślizg na podniebieniu na języku, co nie jest zbyt przyjemne. Kapusta kiszona słabo wyczuwalna, znacznie bardziej wyczuwalna jest ta świeża. Mało kwaśne danie, mało smaku, mało soli.
ale da się to zjeść. Jeśli doprawilibyśmy to głodem, to mamy całkiem spoko sprawę na zimno. Ale spróbujmy to podgrzać. Wydaje mi się, że wtedy smaki się obudzą i całość będzie miała zdecydowanie większy sens. Ale nie jest źle. Zapachy unoszące się tu wszędzie dookoła zdecydowanie zdradziłyby moją pozycję, gdybym pozostał w ukryciu. Są bardzo sympatyczne aromaty, te charakterystyczne dla bigosu. Czuć kapustę, czuć mięsiwo. Wszystko jest bardzo zachęcające. Czekajcie, przepraszam, zdejmę to, co by nie zaczęło się przypalać i kuchenka, żeby na mnie burczała. Czas teraz na najważniejsze, czyli smak tego cuda na ciepło. Ekstrakty drożdżowe nie są nazbyt wyczuwalne, praktycznie w ogóle ich nie czuję, to dobrze. Troszeczkę całość jest za mało słona, jakbym miał się przyczepić, ale na dzień dobry, wita się z nami smak kapusty, ale zdecydowanie bardziej tej świeżej kapusty, smak kiszonej gdzieś umknął w tle. Kiełbasa, jest jej dużo, to dobrze, dali uczciwie. W smaku? Ok, wędzonka nie przybija, nie jest ona nazbyt tłusta. Całość jest dobrze doprawiona, choć jak mówię, zbyt mało słona. Smak? Bardzo mi smakuje. Ja jestem może fanem troszeczkę gdańskiej kapusty, więc jakoś to będę oceniał może stronniczo, ale z 6 na 10, może nawet 7 na 10, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Bardzo sympatyczne danie. Czuć kapustę, czuć kiełbasę, bez zbędnych fajerwerków. Ot, taki domowy bigosik, można by powiedzieć. Taki bardziej na krótko bigosik, ale zdecydowanie polecam. Do zobaczenia. Mhm.